mamy przyjemność przedstawić Państwu narodowe danie szwajcarskie, odkodowane z jednego zdania z przewodnika turystycznego. Z jednego zdania odkodowaliśmy wspaniałe danie. Jest opisane jako popularny wśród turystów odwiedzających górskie schronisko jest serowy Apple makaronem. Tę sycącą wersję makaronowych rurek bądź kruseczek. Zapiekany z serem, kawałkami bekonu i dużą ilością śmietany, często serwuje się w drewnianych miskach. My dla Państwa zrobimy to arcyproste danie. Tu rozgrzaliśmy czerwone wino, może być również białe. Dodajemy ser. Robimy coś w rodzaju fondue, co jest narodowym daniem szwajcarskim. Jaka zasada w przygotowaniu kuchni mającej odtwarzać kuchnię danego kraju? Stosujmy jak najbardziej oryginalne produkty. Jeżeli nie mamy produktów oryginalnych, w tym przypadku szwajcarskich, stosujmy produkty z południowych Niemiec, z środkowo-wschodniej Francji, no i z północno-zachodnich Włoch. Te wszystkie gatunki sera, które tu są rozpuszczane, są z północno-zachodnich Włoch, z okolic kantonu Ticino po stronie szwajcarskiej, w mieście, gdzie produkowane są te sery, może być widać szczyt Dufurspitze, najwyższy szczyt Szwajcarii. Sos, jak widzimy, już powoli dochodzi. Robi się miękki. Dodamy go później do kruseczek. Równocześnie na drugiej patelni rozgrzewamy masło. Uprzednio ugotowane kruseczki. No w tym przypadku są to kruseczki przypominające szpecle. Również są to kruseczki jak najbardziej przypominające narodowe danie szwajcarskie. Wrzucamy na maślaną patelnię. Pamiętajmy o tym, że wszelkie kluski, które później podsmażamy, no muszą być odrobinę twardsze, tak by nie zupełnie się nie rozgotowały. Tutaj mamy sos. Na górskich serach naprawdę ma to duże znaczenie. Dodajemy go do kluseczek. Już roznosi się aromat górskich serów. Następnie dodamy mięso. W tym przypadku jest to szwajcarski boczek, właściwie dokładnie produkowany na granicy szwajcarsko-włoski oraz południowo-tyrolski. Kiełbaska, można ją nazwać salami, mająca naprawdę górski aromat, jest dojrzewająca w odpowiednich warunkach właśnie w południowym Tyrolu. Kruseczki już prawie są dobre. Jeszcze około 2 minut będą dochodziły. Oczywiście pietruszka, może być również szczypiorek, żeby danie było odpowiednio dopełnione witaminami. I mamy szwajcarskie oryginalne danie, ulubione tak przez turystów, jak i przez mieszkańców Szwajcarii. Jest to ich narodowe danie. Już roznosi się aromat. Typowo szwajcarskie danie. Cóż można powiedzieć na koniec? W Szwajcarii używamy czterech języków. Niemiecki, włoski, francuski i retoromański. Smacznego umiem powiedzieć w trzech językach, a więc guten appetit, bon appetit, buono appetito. Zapraszamy na szwajcarskie danie. Szczególnie dobre po zwiedzeniu Szwajcarii i przejażdżce po górach alpejskim ekspresem lodowcowym. Teraz do gorącego dania dodajemy śmietanę.
Nie podgrzewamy, bo by się ścięła, chyba że odpowiednio zamieszamy i ewentualnie wtedy podgrzejemy. Możemy ją wcześniej również zahartować, gdyby była taka potrzeba. Danie ma idealną konsystencję. Idealny smak. Osobiście byłem we Szwajcarii 2 razy. Raz na przełęczy Forklas i raz w Genewie. To danie jest raczej bliższe terenom wysokogórskim. A więc jeszcze raz. Guten Appetit, bon Appetit, buon Appetito.